Z Ewangelii według świętego Mateusza. Setnik natomiast i ci, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się wydarzyło, bardzo się przestraszyli i powiedzieli: naprawdę, On był Synem Boga. Były tam też liczne kobiety przyglądające się z daleka, które szły za Jezusem od Galilei, aby Mu służyć. Wśród nich były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Jezus jest martwy. Jego serce zostaje przebite włócznią rzymskiego żołnierza i wypływa z niego krew i woda. Obraz rzeki sakramentów, chrztu i Eucharystii, z których dzięki przebitemu sercu Pana Kościół odradza się wciąż na nowo. Jego nogi nie są połamane jak nogi dwóch innych ukrzyżowanych. W ten sposób objawia się jako prawdziwy baranek paschalny, któremu nie wolno łamać kości. A teraz, gdy wszystko zostało wypełnione, widzimy, że On, mimo całego zamieszania serc, pomimo siły nienawiści i tchórzostwa, nie jest sam. Pod krzyżem była Maryja, Jego matka, siostra Jego matki, Maria z Magdali i uczeń, którego kochał. Za chwilę przyjdzie Józef z Arymatei. Ten bogaty człowiek będzie mógł pochować Jezusa w nienaruszonym grobie w ogrodzie. Przybędzie również członek Sanhedrynu, Nikodem, któremu Jezus ogłosił tajemnicę odrodzenia z wody i ducha. Nawet w Sanhedrynie, który zadecydował o śmierci Jezusa, jest ktoś, kto wierzy. W godzinie wielkiej żałoby, wielkiego mroku i rozpaczy pojawia się w sercach ludzi światło nadziei. Ukryty Bóg w zmasakrowanym ciele pozostaje Bogiem żywym i bliskim. Martwy Pan pozostaje naszym Zbawicielem, nawet w nocy śmierci. Kościół Jezusa, Jego nowa rodzina, zaczyna się formować mimo podziałów, mimo niezrozumienia, mimo zdrad uczniów i wyroków. Ludzie, choć czują się podzieleni, to są zjednoczeni wokół Jezusa i są pod Jego krzyżem. Z bliska albo z daleka. Panie, Ty stąpiłeś w ciemność śmierci. Twoje ciało podnoszą dobre ręce i owijają w białe prześcieradło. Wiara nie umarła, a słońce nie zaszło całkowicie. To prawda, że często wydaje się, że śpisz. My ludzie odwracamy się od Ciebie i mówimy do siebie: Bóg umarł, umarł między nami. Myśmy doprowadzili do Jego śmierci. Jego uczniowie pozostawili Go, zdradzili Go. Pozwól nam w godzinie ciemności, w godzinie zamętu, smutku, podziału rozpoznać, że wciąż jesteś pośród nas. Nie zostawiaj nas samych, gdy mamy skłonność do tracenia ducha. Pomóż nam nie zostawiać Cię samego. Pomóż nam, biednym i bogatym, prostym i uczonym, pomóż nam także podzielonym między sobą zobaczyć w Twoich ranach i w Twojej śmierci łaskę, która z nich płynie. I uzdolnij nasze serca, nasze wspólnoty, przecież Twoich uczniów, abyśmy byli gotowi najpierw przygotować ogród z Twoim grobem, w którym tak jak wtedy, tak i dziś ma nastąpić zmartwychwstanie. Niech tym ogrodem będzie ekumenizm. Wszystkie nasze inicjatywy i pragnienia serca. W tym ogrodzie jest Twój grób. Miejsce, z którego Ty powstaniesz do życia.